Hejka, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy moim zdaniem jeden z najlepszych gadżetów Brawl Stars oraz kupimy naprawdę wyjątkowego skina. Musicie to zobaczyć. No i na sam początek odbierzemy sobie nagrody za koniec sezonu, ponieważ ja ostatnio jestem mega aktywna postaciami powyżej 500 pucharków. Jak widzicie na tarze miałam 650 pucharków, teraz mam. Miałam 700, czyli miałam 24 rangę, całkiem blisko 25. Mamy również Leona i Colta, wszystkie punkciki, gwiezdne punkty, w sumie zgromadziłam ich 390, tak więc całkiem dużo, więc zbieramy sobie te punkty, no i powiem Wam, że 15 tysięcy to jest całkiem niezła liczba. Jeśli chodzi o ten znakomity gadżet, który udało mi się zdobyć, a mianowicie kupić w sklepie, jest to gadżet do Brocka, odrzutowe sznurowadła. Brock jest teraz w stanie przeskoczyć na dość sporą odległość, może przeskakiwać ściany, przeszkody, więc jest to mega spoko, a wyskakując powoduje wybuch i zadaje 500 obrażeń. Oczywiście gadżet jak zawsze można użyć 3 razy podczas meczu i ja już nie mogę się doczekać, aż przejdziemy do gry i go razem przetestujemy. Tutaj jeszcze widzicie, jak dokładnie przebiegała transakcja związana z kupnem gadżetu, bo wyjątkowo nagrywałam to na telefonie, siedząc sobie spokojnie i grając w Brawl Stars. Okej, moi drodzy, tak więc mamy Brocka wyposażonego w gadżet i spróbujemy sobie zagrać na solo. Przy okazji na Brocku mam jeszcze Star Power, który powoduje takie pole rażenia przy naszym strzale, więc wydaje mi się, że ten Star Power jest całkiem spoko, bardzo lubię nim grać. Tutaj są ostre bitki na sam początek. Tam strasznie wyłapałam Jackie. Mamy ją, fantastycznie. Użyjemy sobie tutaj ulta. No, nie trafiłam, nie tak chciałam, żeby to wyglądało. Ale myślę, że tą Penny sobie dogonimy. Dobra, praktycznie ją już mamy. Jeszcze został nam strzał. Okej, Ems nam pomogła, dzięki Ems. Myślę, żeby teraz Ciebie tam trafić. Ostatnio często grałam Tarą, która może widzieć w krzakach i teraz strasznie mi tego brakuje. Bardzo by mi się to teraz tu przydało. Wow, właśnie o tym mówię. Muszę użyć gadżeta, nie zdążyłam. Mam nadzieję, że w następnej gierce zagram lepiej i że zdążę użyć gadżet. Tutaj idzie Bull, więc ja będę go teraz atakować. Troszkę go wystraszyliśmy, ale chyba niewystarczająco, ponieważ dalej tu siedzi. Tutaj myślę, żeby zniszczyć tego Colta, ale on ucieka. Dobrze, mamy go, już mamy 4 power cube, więc zadajemy mega dużo obrażeń. Tam została Bee, która na pewno padnie naszym... muszę uważać, ona zadaje strasznie dużo obrażeń, ja się jej bardzo boję. Bee jest na hitka. O, skąd ta Rosa się tu wzięła? Masakra, ale zostałam tutaj sprankowana przez Rosę siedzącą w krzakach. Myślę, żeby tam im rzucić troszeczkę. Wystraszyć tą Rosę, nice. I Bee będzie chciała zdobyć naszego power cube'a, no oczywiście. A ja nic nie trafiam, kompletnie. Dobra, trzeba tą Bee rozwalić, bo ona strasznie mnie irytuje. Okej, oni się tam w dwójkę rozwalają, więc w dwójkę są moi. Nice, mega spoko. Gdzie już Daryl? Idzie? Pod niej bieg tu, dobra, dobra, muszę go teraz zniszczyć. Patrzcie, co ja zrobię, użyję gadżeta. Psium! Ja cię nie trafiłam go. Nie fajnie, nie fajnie. Musimy go tutaj na odległość załatwić. Gdzie on się schował? O! Mamy go, mamy go, mamy go! Jeszcze raz go trafić, tylko raz! No był szybszy. Drugie miejsce jest fantastyczne, ale wydaje mi się, że spokojnie mogę tu wygrać. Siema, Bull. Cześć. Idziesz za mną? Czy skrzyneczkę niszczysz? O! Chodź tutaj, już go mamy praktycznie. Jeszcze jest suszelka, więc ja myślę, że powinnam użyć ulta. Dlaczego ja ją nie trafiam? Nice! Mamy to, udało się. Jakoś w końcu nam tutaj kogoś zniszczyć. Nie, 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 dlaczego mi tu wskoczył, no? Nie skomentuję tego. Pipera na dole jest mocno atakowana, a ja ją nie trafiam. Mega niefajnie. Dobra, mamy ją, fantastycznie. Zaraz tu będzie szedł ktoś inny. Mamy Dynamike'a, któremu podkradnę tutaj Power Cube'a. Tylko martwię się, że ktoś tutaj jeszcze jest. Nie, tutaj nie ma nikogo, nice. Dobra, i teraz jednak skupię się na skrzynce niż na nicie. Uwaga, moi drodzy, musimy skoczyć. Musimy skoczyć, ale nie w strefę. Tutaj, jak widzicie, na samym początku mamy Franka w krzakach. Przecież to jest dobra postać do obijania. Dobra, patrzcie, ja go tutaj gonię. Ale chciałabym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, wiecie, o co chodzi. O, użyłam ulta, nice. Niszczyliśmy Franka, tak więc zbieram tego power cube'a i uciekam, bo gdzieś Leon na mnie czyha. Leon się zaciął, o co chodzi? Czy to będzie szybki, łatwy killek? Nice, super, uwielbiam takie kille. Rosa niszczy kolejnych przeciwników, nice. Użyjemy ulta na nią, ona ucieka, więc spokojnie powinniśmy ją trafić. Super, fantastycznie nam to wyszło. My dzisiaj tutaj wszystkich... O, muszę użyć gadżetu, 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 gadżetu. Uff, ale uciekliśmy, moi drodzy. Gadżet uratował mi tutaj kompletnie życie.
Staram się tu uleczyć troszkę. Nice, ale tego Daryla ubiliśmy. Użyjemy tam ulta na niego. Musimy go jeszcze potrafiać troszeczkę. Lecimy z tym, lecimy z tym. O, lezes totalny. Nice, trafiliśmy go i ktoś tu siedzi w krzakach. Bullington. Hello, hello, hello. Nice. Moi drodzy, dzisiaj zrobiliśmy tyle killów w tej gierce, że jestem w szoku. Chyba ktoś jest w tych krzakach. Nie, okej, tu jest Daryl. I tutaj na dole ktoś jest. Też jakiś Daryl. Nie, to jest Bull, okej. Mamy Bulla i zaraz Daryl nam wyskoczy, no pewnie. Jedyne co możemy, to się uratować troszeczkę gadżetem. I prawie już go zniszczyłam ultem. Naprawdę, został nam tylko jeden strzał, którego niestety nie miałam. Więc może ten Star Power z dodatkową rakietą się przydał? No wydaje mi się, że tak. Ale całkiem spoko gierka, bardzo dobrze mi się grało Brockiem. A ten gadżet jest niesamowity, naprawdę. Możecie przeskakiwać przez ściany albo uciekać. I wydaje mi się, że ta odległość, na którą skaczecie, jest dość dobra. Jedyne czego mi brakuje, to tego, żeby móc sobie celować, w którym kierunku chcecie skoczyć. Możecie jedynie wcisnąć gadżet i Brock skacze tam, gdzie chce. To nie jest do końca spoko. Przechodzimy, moi drodzy, do sklepu, ponieważ tutaj czeka na nas Shiba Nita w fantastycznej cenie 99 gemów. Tak więc muszę koniecznie skorzystać. Z ostatniej oferty złotego tygodnia zostało mi sporo gemów, tak więc kupujemy sobie teraz Nitę, która ma fantastyczne przebranie. Misiek też ma fantastyczne przebranie. Uwielbiam Shiby pieski, także bardzo mi się to podoba. No i kupujemy, moi drodzy, nowa postać na moim koncie! Shiba Nita. Przejdziemy sobie teraz do gierki, zobaczymy jak ta postać wygląda w grze. Lecimy! Ta sama mapka i mamy Shibę Nitę. Myślę, żeby tutaj pomóc temu El Primo go troszkę podniszczyć. Jo, czyli teraz wszyscy tutaj idą na mnie, no pewnie. Jak widzicie, zostałam z niczym, żadnego power cube'a tutaj nie zdobyłam, więc musimy inaczej to załatwić. Tutaj w krzakach jest Crow. Jejciu, masz 5 power cube'ów. Dobra, ja jednak stąd uciekam. Kolejny El Primo. Skąd oni mają tyle power cube'ów? Ja jeszcze żadnej skrzynki nie zniszczyłam. Mam 0 power cube'ów w tym momencie. Ale ten El Primo jest w naszym celu. Rzucimy mu miśka. Dobra, jeszcze troszkę go potrafiać. Dlaczego on jest szybszy ode mnie? O, nie zauważyłam, że on tu kontratakuje. To było mega słabe. Nie wierzę, że za tak słabą gierkę zdobyłam trzecie miejsce. Nie wiem kompletnie, co tu się stało. Skiny do Nity są fantastyczne, głównie dlatego, że mają fantastyczne czapki od przebrań. Tutaj macie Shibę na głowie Nity. Zieloną sukienkę, która wygląda fantastycznie, mega kontrastuje z głową, więc jak zawsze mi się podoba. No ale najfajniejszy moim zdaniem tutaj jest misiek, którego zaraz, mam nadzieję, zobaczycie, jak tego tutaj koleżkę zniszczę. Ej, mam 3 power cube, więc teraz powinno być dużo lepiej niż ostatnio. Tego koleżkę mam też w swoim zasięgu chyba. Chociaż ktoś też tutaj na niego poluje. Nice, ale mogę tutaj go też zniszczyć. Fantastico, moi drodzy. Mamy Bulla i lecimy sobie po Spike'a. Przynajmniej chciałabym po niego tutaj polecieć. Hej, siostrzyczko. Miśka, moi drodzy, przez przypadek odblokowałam, więc idzie nasz Shiba w stronę Nity albo kogoś innego. Tam się biją na dole, więc ja sobie skorzystam chyba. Nita rzuciła miśka. Ej, nie chcę tutaj iść. Nie, 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 nie. Nie chcę tutaj siedzieć w tych krzaczkach. W sumie to ja nigdzie tu nie chcę siedzieć. Ktoś tutaj na pewno jest. Misiu, 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 ratuj. Ej, to powinien być mój killek, naprawdę. Ja tam najwięcej zrobiłam. A Bibi zgarnęła wszystkie power cube. Idź na Bibi, nie na mnie. No dlaczego? Teraz ja idę na ciebie. Ha, ha, ha. Rzucimy ci miśka. Mamy Nitę, moi drodzy, więc 2 power cube dodatkowe dla mnie. Wiem, że powinnam teraz atakować Bibi, a nie tego, Kurczaki, on już jest naprawdę bez życia tutaj. Jocie, ale to zmarnowałam. To była moja szansa na zwycięstwo. Więc rzucimy tu miśka i spróbujemy ich wszystkich wyniszczyć. Moi drodzy, jest! Udało się! W drugiej gierce mamy zwycięstwo Nitą. Ten skin jest prześliczny, naprawdę. Cała Nita wygląda mega spoko. Ten strój kojarzy mi się z taką japońską dziewczynką. Jest mega przyjemny. No i oczywiście czapeczka jest kozacka. Wygląd misia Nity też jest super. Tak więc jeden z najładniejszych skinów w grze, moim zdaniem. Dajcie znać, czy wam się podoba w komentarzu. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przetestowaliśmy gadżet do Brocka, który jest mega spoko, oraz kupiliśmy nowego skina do Nity, Shibę Nitę, który jest
po prostu prześliczny. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to już teraz zejdźcie na dół, wciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Zapraszam Was również do opisu filmu, gdzie znajdziecie link do mojego Instagrama oraz TikToka, na które serdecznie Was zapraszam, a na dzisiaj będę się już z Wami żegnać. Trzymajcie się, kochani, miłego dnia, pa, pa!